Hej, z tej strony Leszek. Jesteście na kanale o scyzorykach i w tym momencie, w tym filmie chciałbym Wam zaprezentować modyfikację scyzoryka Polmag. To jest model tak zwany monterski i zaraz znajdę tu jakiegoś innego montera i będziecie wiedzieć, na czym ta modyfikacja polega. Popatrzcie, oryginalne montery produkcji Polmaga, czy akurat w moim wypadku Gerpola, wyglądają w ten sposób. Tutaj duży nit, jakieś drewno na okładzinach dosyć grubaśne, babole wykończeniowe typu chociażby tutaj, popatrzcie, takie niezbyt eleganckie wykończenie. I może nie będzie widać na tej kamerze, ale generalnie jest tak obszlifowany zgrubnie bardzo, nie? Także no, tu też widać, teraz jak się światło załamuje, widać, że sprężyna też jest tak obrobiona, tak sobie. To jako nóż roboczy to może funkcjonować spokojnie, no ale jak wiecie, ja nie jestem monterem elektrycznym, tylko jestem kolekcjonerem scyzoryków. Także tutaj tu dla porównania mam model akurat jakiś z jednym ostrzem i z tym tam szpikulcem jakimś takim. Tak to wygląda. I o, widzicie, jak ciężko chodzi. Jest tutaj, można popracować nad tą mechaniką. I starałem się między innymi to zrobić w tym scyzoryku. Jak widzicie, na okładzinach ja chciałem tak nawiązać tym projektem do ogólnie do scyzoryków Gerlacha i do czasów PRL-u. To powiem, tworzywem sztucznym w PRL-u, był tekstolit, zresztą to akurat taki, powiedzmy, zreanimowany projekt Polmaga, czyli scyzoryk tak zwany saperski, też ma te okładziny tekstolitowe, no ale to już jest znówka produkcja. Całkiem zresztą udana. Natomiast tutaj ten Gerpol, no tu popatrzcie, przede wszystkim widać już teraz te okładziny, tutaj te moje, to jest gdzieś około 3 mm, 3,5 mm tekstolit. Tutaj mamy jakieś 4, dobre 4, może i nawet 5 mm drewienka z każdej strony, co strasznie pogrubia scyzory. Ok, co jeszcze chciałem, to żeby nity wychodziły na drugą stronę. Przyznam się, że za mocno go zanitowałem. Także no niestety pracowałem też nad mechaniką scyzoryka, ale zostawia ona nadal wiele do życzenia i najprawdopodobniej później go roznituję. O, widzicie, tutaj po prostu zostawiłem za dużo pręta wystawało, no i musiałem mocno rozklepywać te nity, a jednocześnie one później sprawiły, że scyzoryk jest za mocno sklepany. Nie? Ok, z takich czynności, które wykonałem, o, teraz właśnie widzę tutaj pod światło, że nie za równo też to ten mój szlif wyszedł, ale i nie do końca mi się udało wypolerować sprężynę, no ale coś tam może będzie widać. Ok, no i samo ostrze też, no niestety słychać, że chodzi bardzo ciężko. Próbowałem coś z tym tematem zrobić bez roznitowywania, ale chyba się nie obejdzie. Z ostrzem chciałem je przepolerować, żeby się ładnie świeciło i akurat nie umiem tutaj takiego fajnego refleksu złapać. No, długo je w każdym razie polerowałem i dremelka mi się przy tym temacie zgrzała wielokrotnie. Może coś tam. Nie jest to oczywiście lustro, ale jakoś już w tą stronę to poszło. Myślę, że jak i tak go roznituję, no to jeszcze raz się wezmę za to ostrze. I o kurczę, teraz widzę, że jednak tutaj nie doszlifowałem do równości tego tekstolitu z linersami. Ale na ten moment nóż się tak prezentuje. Gerpol, o, widzę, że tutaj jeszcze bił tą dumną koronę.
I też chciałam, żeby ten to polarka ją tak jakby uwidoczniła czy podkreśliła. No i tak jak mówię, przechodzące przez okładziny nity, co wielu miłośników scyzoryków podkreśla, że to dodaje tak powiedzmy scyzorykowi jakby smaczku czy jakiegoś takiego klimatu. Także tak to wygląda. To na razie tyle z tej prezentacji. Na pewno jak uda mi się popracować nad tą mechaniką, to znaczy popracować z efektem, bo pracować już pracowałem. Jeśli mi się uda popracować z odpowiednim efektem, to na pewno nagram jeszcze jeden filmik. No i oczywiście jak uda mi się ładniej zanitować te okładziny, no to też na pewno nie omieszkam się pochwalić. Ale to na ten moment tyle. Także custom Polmaga czy Gerpola model monterski jednoostrzowy. Dzięki za uwagę.